Eo, kolejny odcinek tajemnic i ciekawostek z gry Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Na dzisiaj przygotowałem gigakoks ciekawostki, a pierwsza z nich to ogień. Jak ogień, który strawił ten młyn. A zastanawialiście się kiedyś, po co nam te tasaki z różnymi imionami? No ja w sumie też nie. Ale głównie przez to, że myślałem, że na końcu na coś nam się przydadzą. Ale kiedy przeczytałem o tej ciekawostce, to spaliła mi czachę. Bo ogień. Ale zajebiście prowadzę te odcinki. Dobra, wracając do filmu. W krypcie deweloperskiej na głównym piedestale oprócz wspaniałych podziękowań od twórców jest mowa o kilku grajkach, które poszli dymem wraz z pewnym młynem. Tym tropem udajemy się do jednego na wyspie spalonego młyna i wkładamy wszystkie tasaki do skrzynki. Tasaki, jak i imiona wyryte na ich reprezentują zespół Tasak i ich członków, którzy współpracowali z kronikami przy tworzeniu dźwięków. Kiedy zamkniemy skrzynię, za nami zrespią się szkielety, które zaraz po fenie jako jedyne nie będą chciały nas skrzywdzić. Druga ciekawostka jest szybka. Kiedy spróbujemy usiąść na tron Ulryka, pod jego nieobecność strażnicy się zdenerwują i walną nam profilaktyczne podcięcie żył, tak abyśmy na pewno już nie popełnili tego błędu. Nawet potrójnie się upewnili. Trzecia ciekawostka na dziś jest związana z naszym bratem Jornem. Kiedy pójdziemy do niego w nocy, gdy śpi między 23 a 1 w nocy, będziemy mogli usłyszeć, jak majaczy, różne ciekawe rzeczy. Matko, wybacz, nie mieliśmy wyboru. Malwin niczego nie zrobił, on nie wiedział. Ojciec był pijany, tak jakoś wyszło. Nie obwiniaj go. To ja go nie upilnowałem. Na Londra mnie było już bezpiecznie. Wiesz o tym. Pomiędzy kopalnią a spalonym młynem znajduje się nasza czwarta. Słodka ciekawostka. Słodka, bo dotyczy miodu i ich pszczelarzy. Misja, którą otrzymujemy od zamieszkałego tam Ergo, nazywa się Miodowe Lata, tak samo jak polski serial, emitowany od 1998 do 2003. Którymi głównymi aktorami byli m.in. Cezary Żak oraz Artur Barciś, którzy podkładają głos pod dwie postacie związaną właśnie z misją, która nazywa się Miodowe Lata. Jak się mają sprawy? Bywało lepiej. Co prawda mam monopol na miód na terenie całego Archolos, ale ostatnimi czasy produkujemy go mniej niż zwykle. Jak się masz? Słucham się Bevina i zazwyczaj dobrze na tym wychodzę, ale brakuje mi trochę możliwości swobodnego eksperymentowania. Każdy, kto ma więcej niż 10 lat, kojarzy film z Księciuniu daj no jeszcze 2 złote. Daj no jeszcze kurwa 2 złote. Niegdyś polski hit. Twórcy chyba też mają troszeczkę więcej niż 10 lat, bo nawiązali do tego filmu w pewnym dialogu. Miło prowadzi się z tobą interesy. Nawiasem mówiąc, czyj to towar? Za dużo chciałbyś wiedzieć, a z takiego źródełka. Proszę, jesteś tu od niedawna? Widzę, że szybko się uczysz. Od kogo bierzecie Mahmoltera? Z takiego źródełka. I od razu, jak nawiązujemy tutaj do starych filmów, to kolejny dialog nawiązujący do jednego z najbardziej znanych wiralów z kiedyś. Nie polski, ale myślę, że również w Polsce znany. Call the Ambulance. Call an ambulance, but not for me. Wezwij magów wody! Wezwij magów wody! Ale nie dla mnie. Niech na końcu przygrywa nam piosenka Myrtany Brzask, którą możemy posłuchać w grze przy misji związanej z Martą i Królewskim Strażnikiem oraz na YouTubie. Ja się z wami żegnam, a wy możecie zostawić lajka, jeżeli podobają wam się ciekawostki i ten format. No i co? Do następnego. Ski, ski. Słyszę, jak rosa płacząc spływa w moją krew. Krew, co pali liście snu, ledwo opadłe z drzew.